Moje indyjskie imię w języku Blackfeet, czyli czarnych stóp, to jest Enak Mesami Paskan, a w języku Siuxów Ayustan Waninchika Nawachisa. Klub Toyowo już wcześniej miał możliwość gościć osobę, która opowiadała o swoich doświadczeniach z kulturą afrykańską. Idąc za ciosem, w dniu 14 listopada klubowicze zostali zahipnotyzowani pasjonującymi historiami zza Wielkiej Wody. W murach klubu zagościł bowiem Marek Ptasiński, który fascynuje się Indianami i ich kulturą. Postanowiliśmy zaprosić Marka do nas, który jest skarbnicą wiedzy na temat kultury Indian Ameryki Północnej. Jego wykład to było 1,5 godziny ciekawych historii związanych z jego podróżami i kontaktami z przedstawicielami plemion indiańskich. To jest styropusz, który dostałem od nich. Ja nie mam prawa chodzić w styropuszu, ale mam prawo do prezentacji. To są wszystkie pióra z orła, skóra z bizona, ścięgna. Na spotkaniu chciałem przedstawić to, co jakby najlepsze, jeżeli chodzi o kulturę Indian, co najbardziej kolorowe, coś, co może porwać, coś, co mnie zainteresowało na tyle, że jak widać nie wyrosłem z tego. Nie stało się to wyłącznie zabawą. Wiele zabawnych anegdot przeplatanych było także z próbami obalenia pewnych mitów. Tu przykładem było to, co Indianina charakteryzuje, czyli jakie tak naprawdę noszą pióropusze. Mitów wokół tej kultury jest bardzo dużo i można byłoby osobne spotkania robić kilkugodzinne, natomiast tutaj jest z uwagi na brak czasu, to zostało to tylko tak delikatnie przedstawione. Mimo to seniorzy uczestniczący w tym wykładzie byli bardzo zafascynowani opowieściami gościa. Ich zdaniem w trakcie tej wizyty można było się poczuć, jakby się faktycznie odwiedzało Indian. Opowiadał tak ciekawie, że po prostu chwilami się wydawało, że się tam jest. No i po prostu te wszystkie jego i anegdotki, i takie rzeczy konkretne i pokazywał bardzo bogaty zbiór, który ma. I mogliśmy zobaczyć, no tak trochę tych Indian, trochę inaczej niż nas się w telewizji ogląda, bo dużo nam ciekawych rzeczy poopowiadał. Także ja jestem oszołomiona tym.